ty robisz tutaj? Postanowiłeś przypomnieć sobie lekcję geografii? Ten trzeciorzęd, czy czwartorzęd, jakoś tak to było. Ja tam wolę swojego profesora z geografii nie pamiętać. Madzia, przestań mi tu zawracać głowę przeszłością. Ja tu myślę o przyszłości. No, widzę, że patrzysz szeroko, patrzysz na szerokość całej podłogi, myślisz. Madzia, branża odnawialnych źródeł energii rozwija się bardzo szybko. Wiesz, że na przykład Niemcy jako pierwsi postawili na OZE i u nich ten projekt po prostu kwitnie. Tam to się nazywa technologicznym projektem stulecia. No dobrze, Jasiu, ale spójrz proszę cię jeszcze raz w te mapy i popatrz, gdzie ty mieszkasz. Wiesz co? Ja tak sobie pomyślałem. Jakbyśmy jednak wydzierżawili ten kawałek ziemi za lasem na farmę fotowoltaiczną, to co ty na to? Foto co? Nie, nie, Jasiu. Pieczarki, kury, to ja rozumiem. Ale fotowoltaika to nie rozumiem. Ika, fotowoltaika. No właśnie, tak. A jak nie rozumiem, to się nie zgadzam. I już. Eksperymentu w celu przetwarzania energii słonecznej w prąd na skalę przemysłową rozpoczęto prawie 30 lat temu. Jednak szczytowy okres w budowie elektrowni fotowoltaicznych przypada na ostatnią dekadę. Pierwsze doświadczenia w zakresie budowy takich obiektów w Europie zdobyto w Hiszpanii, gdzie od 2008 roku działa największa na świecie elektrownia pracująca na modułach fotowoltaicznych o łącznej mocy 60 MW. Na skalę światową przetwarzanie energii promieniowania słonecznego w prąd zajmują się elektrownie nie tylko w Europie i Ameryce Północnej, ale także w Japonii, Chinach, Tajlandii czy Indiach. Pole zasłane panelami słonecznymi to widok powszechny u naszych zachodnich i południowych sąsiadów. W Polsce fotowoltaika to wciąż temat nowy, zyskujący jednak coraz większą popularność. W naszym krajobrazie pojawiły się już pierwsze wielkopowierzchniowe instalacje naziemne. Coraz większą popularnością cieszą się też tak zwane mikroinstalacje, montowane na dachach, na przykład budynków użyteczności publicznej, kościołów czy domów mieszkalnych. Elektrownia fotowoltaiczna wykorzystuje promieniowanie słoneczne zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Oprócz promieniowania słonecznego w procesie produkcji energii elektrycznej nie są wykorzystywane żadne inne rodzaje paliw. Najprościej mówiąc, fotowoltaika to dziedzina zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Fotowoltaika jest rozwiązaniem dla prosumentów, dla producentów i konsumentów energii w tym samym miejscu, zarówno dla osób fizycznych, dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych, jak i dla właścicieli przedsiębiorstw. W obecnych realiach prawnych, takie jakie mamy, to właśnie przedsiębiorcom inwestycja w fotowoltaikę opłaca się najbardziej. Dzięki oszczędnościom, które uzyskują, a mniej więcej połowę zapotrzebowania na prąd mogą pokryć z elektrowni zbudowanej na własnym dachu, uzyskują również prawo do świadectw pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatów, co dodatkowo podnosi efektywność takiej instalacji. Warto zainteresować się fotowoltaiką zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy dużo prądu, kiedy mamy w budynku, czy to w domku jednorodzinnym, czy w firmie, energochłonne rozwiązania. W firmie jest to produkcja, w domu jednorodzinnym jest to na przykład pompa ciepła, która jest doskonałym rozwiązaniem, które wytwarza bardzo dużo ciepła, natomiast zużywa prąd zwyczajnie i potrzebuje dodatkowego źródła, bo tworzy koszty z drugiej strony. Mając elektrownię, pokrywamy to zapotrzebowanie, nie tworząc jednocześnie dodatkowego kosztu po stronie operatora energii. Tym bardziej w firmie, zwłaszcza w firmie, która pracuje na stałe z firmą produkcyjną, tam gdzie produkcja nie jest przerywana, gdzie trwa przynajmniej na dwie bądź na trzy zmiany, gdzie maksymalnie wykorzystać można energię wytwarzaną w ciągu dnia. Tato, mama powiedziała, że chce zrobić fermę, ale my nie chcemy takiej fermy z kurami. A poza tym, po co aż nam tyle, aż tyle jajek? Nie fermę, tylko farmę. I nie z kurami, tylko fotowoltaiczną. Nie będziemy produkować jajek, tylko prąd. A tak naprawdę, to ja w ogóle nie chcę niczego produkować, tylko chcę wydzierżawić ziemię. A, to rozumiem. Powsadzamy w ziemię takie lampy solarne. Ale mamy tylko dwie, to trochę mało. Tak naprawdę, to taka farma solarna, fotowoltaiczna wygląda zupełnie inaczej. Zazwyczaj farmy fotowoltaiczne, czyli wielkopowierzchniowe naziemne instalacje, budowane są na działkach dzierżawionych od rolników. Taka działka powinna charakteryzować się powierzchnią, i tutaj dla 1 MW będzie to około 2 hektarów. Powinna być to działka maksymalnie odsłonięta, czyli nasłoneczniona. Działka ta
powinna być albo płaska, albo nachylona w stronę południową, powinna charakteryzować się klasą bonitacyjną gleby czwartą, piątą bądź szóstą. Dobrze widziana jest również bliska odległość do infrastruktury energetycznej, czyli do GPZ-u, głównego portu zasilania oraz do linii średniego napięcia, czyli 15 kV. Fotowoltaika nie bez powodu jest uznawana za najczystszą energię. Dzieje się tak dlatego, że podczas produkcji prądu nie są wytwarzane żadne emisje. Taka farma nie hałasuje, nie pyli oraz nie wytwarza żadnej woni. W związku z tym jest to najczystsza i najbardziej przyjazna dla środowiska i ludzi forma wytwarzania energii. Co taka elektrownia oznacza dla lokalnej społeczności? Według nas same pozytywy. Oprócz zwiększenia wpływów do budżetu gminy, oprócz utworzenia nowych miejsc pracy, przyczyniamy się również do ochrony środowiska. Rozwój gospodarczy zapewni zwiększony popyt na energię, wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł paliw kopalnianych, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa powodują coraz większe zainteresowanie i popyt na czyste technologie i energię z OZE. Ponad 60% środków związanych z mechanizmami wsparcia sektora energetyki płynie do OZE. Jak policzyli eksperci Instytutu Fraunhofera, w ubiegłym roku dofinansowanie z OZE w Unii Europejskiej wyniosło około 40 miliardów euro. Instalacje fotowoltaiczne najczęściej dzielimy ze względu na miejsce ich montażu oraz wielkość. I tak rozróżniamy instalacje nadachowe oraz instalacje naziemne. Dzięki unormowaniu sytuacji prawnej oraz licznym dotacjom coraz częściej polskie rodziny decydują się na montaż takiej instalacji na własnym dachu. Wtedy prąd, który taka mikroinstalacja produkuje, wykorzystywany jest na potrzeby domu lub nadwyżki sprzedawane są do zakładu energetycznego. Dzieje się to wszystko automatycznie dzięki zamontowanym tak zwanym inteligentnym licznikom. Instalacja dla domku rodzinnego to koszt około parunastu tysięcy złotych. Tego typu wydatek zwraca się około 10 lat. Natomiast instalacja na powierzchni gruntowej, na ziemi, jest to już dużo większy wydatek, głównie z racji na to, że jest to dużo większa inwestycja. Tego typu inwestycje nastawione są typowo na sprzedaż prądu do krajowej sieci energetycznej i właściwie na tym polega cały biznes. Tato, a co to znaczy wydzierżawić? Wydzierżawić to znaczy, jakby wam to wytłumaczyć. Na przykład tak, zobacz, Piotruś. Gdybyś ty swój rower na jakiś czas dał Patrykowi i nic byś za to nie dostał, to byś mu go pożyczył. A gdybyś dostał za to pieniądze, to byś mu ten rower wydzierżawił. Tato, no? A nie boisz się, że nie będą ci chcieli tej ziemi oddać albo nie będą ci za nią płacić? Nie, ja już to wszystko przemyślałem, wiesz. Znalazłem nawet taką specjalną firmę, która wszystko nam pomoże załatwić. Tato, a co można jeszcze wydzierżawić oprócz roweru? Bo Patrykowi podobają się moje gry, to chyba moje wydzierżawie. Oj, Piotruś, cała mama. Strony zainteresowane, a więc z jednej strony inwestor, który chce zainstalować panele fotowoltaiczne, z drugiej strony właściciele nieruchomości, muszą uregulować wzajemnie swoje stosunki prawne. Zazwyczaj właściciele nieruchomości oddają nieruchomość w dzierżawę w zamian za uzyskanie określonego czynszu. Zazwyczaj pojawia się też pewna obawa po stronie wydzierżawiających, czy aby na pewno w cudzysłowie nie utracą tej nieruchomości. Tutaj w tym przypadku, jeśli mamy do czynienia z zawarciem umowy dzierżawy, taka obawa nie znajduje za bardzo podstaw. Z tego względu, że oddanie nieruchomości w dzierżawę powoduje tylko efekt w postaci przejścia posiadania zależnego. Posiadanie to nie uprawnia w żadnym wypadku do zasiedzenia. Pojawia się też jeszcze mnóstwo pytań dotyczących tego, czy zawarcie takiej umowy jest bezpieczne dla obu stron, w szczególności dla strony, która oddaje nieruchomość w dzierżawę. W tym przypadku odpowiedź nie jest jednoznaczna. Umowa nie jest równa umowie, jak to zazwyczaj bywa. Różnie mogą być określone wzajemne prawa i obowiązki w każdym przypadku konkretnej umowy. Dlatego też warto by było przed podpisaniem takiej umowy, która zasadniczo ze względu na inwestycję, która jest sporą inwestycją, będzie zawierana na długi czas.
Warto jest w tym przypadku skonsultować tę umowę z prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem, gdyż wzajemne prawa i obowiązki stron powinny być tak określone, żeby obydwie strony były zadowolone z tego rodzaju stosunków prawnych. Fotowoltaika. O, proszę. To przeżywa intensywny rozwój. Znaczy, może się opłacać. A liderem są Niemcy. Jasiek miał rację. Trzeba gonić. OZE to też aktywizacja terenów niezagospodarowanych. Madziu, wychodzę. Ale zaraz, moment, ale dokąd, że tak zapytam? Wychodzisz? Na spotkanie. No ale co? Jakie spotkanie? Poczekaj, o tej godzinie w środku tygodnia? Tak elegancko ubrany, co to za spotkanie? Biznesowe spotkanie. Biznesowe? Ale co biznesowe? To, co mówiłeś wcześniej rano? To wiesz co, Jasiu? Czekaj, bo ja to sobie wszystko sprawdziłam dokładnie. Ja to sobie przeliczyłam, troszkę się doedukowałam. Ja to nawet przeliczyłam, bo my mamy ziemię, prawda? No. Ja wiem, że ci się spieszy, ja ci to wszystko wydać. To patrz, my już mamy ziemię. To nam się to może nawet opłacać, słuchaj. Wiesz, tak sobie pomyślałam. W tej chwili funkcjonuje system wsparcia oparty o tak zwane zielone certyfikaty, czyli za każdą jednostkę energii elektrycznej wprowadzaną do sieci wytwórca uzyskuje zielony certyfikat, który następnie może sprzedać na towarowej giełdzie energii, uzyskując dodatkowe wynagrodzenie za energię oprócz wynagrodzenia za energię sprzedaną. Ze względu na wahania cen certyfikatów na rynku, to nastręcza sporo trudności wytwórcom w odnawialnych źródłach energii. W przyszłości planowane są zmiany polegające na tym, że w momencie, kiedy wytwórca wygrywa aukcję, będzie otrzymywał stałą cenę przez określony czas funkcjonowania takiego źródła. To zdecydowanie poprawi stabilność funkcjonowania takiej działalności gospodarczej. W chwili obecnej znajdujemy się w Czerniewicach w województwie łódzkim. Jest to farma o mocy 40 kW. Jest to farma zbudowana w celach stricte komercyjnych, a tak naprawdę jeszcze testująca. Zamontowana jest już prawie 2 lata temu, pracuje od niedawna. Gmina Czerniewice jest gminą otwartą. Pozwala nam nie tylko w tym miejscu, ale również w innych na instalację pierwszych funkcjonujących elektrowni fotowoltaicznych. Instalacja o mocy 40 kW, taka na jakiej znajdujemy się teraz. W tym przypadku jest to instalacja zbudowana na gruncie, na konstrukcji montażowej mocowanej w gruncie, acz nietrwale bez fundamentów, co też ułatwia jej montaż. To jest ilość 160 paneli fotowoltaicznych. Każdy ma moc 250 W. Montaż farmy fotowoltaicznej o niewielkiej mocy do 40 kW jest montażem od strony formalnej bardzo prostym. Nie wymaga on pozwolenia na budowę, nie wymaga rozbudowy przyłącza energetycznego, jeżeli takowe już istnieje i mieścimy się z mocą elektrowni w ramach mocy posiadanego przyłącza. Zgłaszamy budowę w samorządzie, zgłaszamy tą instalację w zakładzie energetycznym i elektrownia pracuje i od tego momentu mamy już oczekiwane korzyści. Janek! Zawsze jak jest potrzebny, to go nie ma. Madzia, o ile ja dobrze pamiętam, to ty z tatusiem wybieraliście projekt, tak? Energooszczędny mu za drogi. Kania, ja nie wiem, o co mamy chodzić. Najpierw pompa, potem farma, a teraz jakieś kanary.